Hej, moi drodzy farmerzy i farmerki, witam was w kolejnym odcineczku tutaj z Pure Farming 2018. Jak widzicie, już troszkę pól mamy tutaj obrobionych. Pole numer to i pole numer to. Pole numer 1, pole numer 3, no i pole numer 4, czyli ziemniaczki nasze. Mamy oczywiście nasz szkórnik, jak i oczywiście szklarnię. To jest teraz tylko kwestia czasu, kiedy nam się to wszystko tam ogarnie. Właśnie, notyfikacje. Mamy coś takiego jak notyfikacje. Będą wyskakiwały nam powiadomienia. W razie jak już właśnie będzie coś gotowe do zbioru. Typu na przykład pszenica będzie rosła i widzicie 3 dni, ziemniaki też 3 dni, pomidory mamy za 9 godzin i kurnik za 2 dni, no bo kury muszą urosnąć, dopiero wtedy będą produkowane jajka. Co tu więcej pokazywać? No na razie nic. Sprawdziłem sobie z ciekawości tutaj to zadanie i polega ono na zaoraniu 2 pól, domyślam się, że tych największych, no bo nie tych małych. Nie sprawdzałem tego w sumie do końca, o które pola chodzi, ale no, z takim sprzętem no będzie ciężko, z takim pługiem jakie mam. Tu mamy misję coś takiego jak śniadanie mistrzów. Polega ono na przywiezieniu iluś tam tych wytłaczanych z jajkami. To będziemy mogli zrobić, jak już nasze kury będą produkowały jajka, coś pomyślimy. Tu mamy coś jak zbiór jęczmienia, bodajże chyba z tego pola, tak mi się wydaje, z tego bodajże pola i trzeba później to zwieść tutaj, to tak powiedzmy obadałem. Trochę czasochłonne, tak, no bo kombajn musi paręnaście razy przejechać i w sumie może ze 2-3 przyczepy nam się zapełnią, więc trzeba z tymi przyczepami pojechać do silosów, a jest za to no, 10 tysięcy, otóż no, nie powinienem wybrzydzać, każdy pieniądz mi się przyda niestety, więc nawet chyba będę zmuszony do tej orki, chyba że weźmiemy sobie kolejną pożyczkę, ale nie wiem czy to robić, a póki co ruszymy troszkę dalej nasze zadania. No dobra, hodowla królików. 5000 kolejne idzie, momentalnie ta kasa. Proszę bardzo, budujemy. Mamy kupić 5 królików, ale kupię full. 25 młodych królików, dorosną będą zwykłymi królikami, to wtedy się je sprzedaje z zyskiem. Jeżeli króliki będą stare, no to już będzie kiepsko. Zobaczmy notyfikację. Zakup klatki, królików. To było tutaj i ekonomia, nie wiem, wait, gdzie to było? Funkcjonalności, notyfikacje, króliki za 2 dni. No okej. Co dalej? Udaj się w pobliżu farmy solarnej. Kup farmę solarną, udaj się w pobliżu wiatraka. Kiepsko, kiepsko wam powiem. No bo wiemy ile farma kosztuje, 50 tysięcy, sprawdzałem to przecież wcześniej, się dziwiłem właśnie, że o, 50 tysięcy za to. No i tą farmę solarną mamy kupić, no ona niby będzie nam cały czas kasę ogarniała. I wiecie co, zaryzykujemy, czyli zrobimy tak. Wejdziemy sobie tutaj i... funkcjonalności, wirtualny garszczyk, gdzie to było? Giełda, aplikacja bankowa, zaciągnij. Spróbujemy jak najwięcej kasy wziąć. Spróbujemy to zainwestować tak, żeby nam się to zwróciło z czasem. I może mój plan wypali, nie jestem do końca tego pewien, ale sprawdzimy to. Bierzemy sobie tutaj ciach, rozbuduj, tak. Odkowaczymy ten wpad. Mamy. I rozumiem, że tu nic nie muszę robić. Ok, to powinno mi generować przychody. Kolejna opcja, jeżeli chodzi o generowanie przychodów, to jest właśnie... Właśnie są to wiatraki. Też ich można sporo zbudować. Właśnie chcę też ich maksimum wybudować, przynajmniej spróbować. Maksymalną ilość tych wiatraków wybudować. Czekajcie, tu muszę ustać pierw, pyk. I kup pierwszy wiatrak. 4500 za jeden wiatrak to jest. I mamy poziom drugi, więc dzięki czemu no mamy nowe maszyny. Uda się do centrum logistycznego. To później, dalej. Skupimy wszystkie wiatraki i zobaczymy, czy to będzie mi przynosiło pieniążki z czasem. Mam taką szczerą nadzieję, a jak będzie, zobaczymy. Kupimy wszystkie wiatraki i bodajże jeszcze jest jedna elektrownia, przynajmniej na tej części mapy, z tego co widziałem. Zobaczymy. Ciach. Kup. Samochody. Wiecie, na czym to będzie polegało. Przyspieszę sobie czas i zobaczymy, czy będą mi te pieniążki, powiedzmy, się z czasem zwracały. Mam nadzieję, no bo trzeba spłacić dwa kredyty, można powiedzieć. I zobaczymy, czy to tak, kurde, mój plan wypali. Zastanawiałem się właśnie, jak tu zarobić w tej całej kampanii. W miarę sensownie. Ciach. Kolejny wiatrak. Myk. Tak, to jest to pole do misji, które trzeba właśnie ogarnąć. Myk, myk. To niezły farmer, co? Tu śmiga, wszystkie sobie wiatraki ogarnia. Ciekawe, czy to jest w notyfikacjach później pokazane. Czekajcie, zobaczmy. Funkcjonalności, notyfikacje. Nie, nie ma tutaj a propos... po tych moich tych. Okej. Ale zaraz będziemy to badać dokładniej. Jeszcze tu możemy jeden wiatrek postawić. Ciach, kup. No i kupimy jeszcze tutaj elektrownię. No, moim zdaniem skromnym to się powinno zwracać z czasem, a jak będzie, zobaczymy. Jeżeli to mi się zwróci, to wiadomo, spłacimy sobie wszystkie kredyty, będziemy mogli pozwolić sobie na lepsze maszyny. Oczywiście wedle poziomu, który mam, będę miał, tak? O, proszę bardzo, i patrzcie, u góry mi się odblokowała nowa część mapy i mamy tu coś takiego jak... centrum logistyczne. Wygląda jak jakiś transport na inną część jakby mapy, nie? Patrzcie, to są kolejne elektrownie wiatrowe. To moglibyśmy sobie właśnie wykupić. To są kolejne misje, patrzcie. Pozostawione maszyny. Pomoc przy drugim sadzie. Tu, jak widzicie, ładnie mamy wszystkie te wykupione. Ewentualnie jeszcze, no właśnie, no tu mamy ewentualnie pola do wykupienia. Możemy też sobie te sady wykupić, tu dosyć drogie sady, 65 000, 85 000. Tu jest kup ziemniaków, no dobra, dalej, coś tu jeszcze ciekawego jest, tu można sobie silos za 5000, wiata numer 6, lewnia. Kolejne wiaty. Czekajcie, czy tak obserwuję, coś tu jeszcze ciekawego jest. Tu mamy spichlerz, tu mamy panele słoneczne. Numer 4, patrzcie, dosyć tanie, 25 000. 25 000. To jest dosyć duże szklarnie za 250. Tu są kolejne miejsca, gdzie możemy sobie te wiatraki ogarnąć. Mamy sad śliwowy. Jeszcze jest wiatrak, widzę, do wykupienia, czy nawet dwie elektrownie wiatrowe. A wiecie co? Jak szaleć, to szaleć. Polecimy jeszcze tam, powykupujemy wszystkie nas interesujące rzeczy. Przynajmniej na tyle, ile mi kasa pozwoli. I później sobie zrobimy przyspieszenie czasowe. Zobaczymy, jak będzie z kasą. A może zróbmy to już teraz. Spieszymy to na razy 600. Zobaczymy. Mam 74 000. Zobaczymy, jak to wygląda czasowo. Raz na dzień będę dostawał jakąś kasę za te elektrownie i wiatraki. Czy to mi się zwróci? To jest dobre pytanie. No, raczej powinno. Nie po to się wydaje na to kasę, żeby to nam później nie zwróciło tej kasy, ale żeby zaczęło to też zarabiać z czasem. Zobaczymy po przyspieszeniu. O panie. Kimaj z rybkami. To sobie załatwiłem. Tak, mamy, patrzcie, dochód z energii odnawialnej. Szklarnia numer 1. Uprawę szklarni można zabrać. 6000 na tym zarobiłem, ale 17 000 zapłaciłem ratę za to. Więc może być problem pójść ze spłatą tych rat wszystkich. I patrzcie, na tych terenach też są te dynie. Elektrownia wiatrowa numer 9, zapłacono 4500. Co tu z tym fantem zrobić? Moi drodzy, witajcie po krótkiej przerwie. No i nie myliłem się, idzie tak zarobić, tylko troszkę inaczej zrobiłem. Jak pamiętacie, uciąłem akurat w takim momencie, gdzie bardzo szybko kasa mi spadała, bo płaciłem ratę 17 000 bodajże. Udało mi się troszkę to zmienić, a mianowicie już wam to pokazuję. Wziąłem sobie kolejną pożyczkę. Spłaciłem tamtą, gdzie jedna rata wynosiła 17 000. I wziąłem sobie taką pożyczkę właśnie, żeby tamtą spłacić, ale za to mieć na przykład tutaj tą ratę mniejszą. Przez co no jakby zarabiam 6 000 z kawałkiem. I automatycznie zabiera mi prawie te 4000, tak, żeby ta pożyczka się spłacała. Więc finalnie no, spłaca mi się pożyczka i zostaje mi tak gdzieś około 3000 jeszcze dla mnie. Więc prawdopodobnie ta pożyczka mi się cała spłaci i później będziemy zbierać właśnie na spłatę tej pożyczki. Ale tutaj akurat, jeżeli chodzi o tą pożyczkę, to jakoś tak, no, chyba nie muszę jej spłacać, na to wychodzi aż tak szybko. Ona jest jakby na dłuższą metę, ta się sama spłaca, więc no, okej. Udało mi się zebrać jajka tam od naszych kur. Sprawdzę notyfikację. Kurnik, numer produktu gotowy do odbioru 8%, 7 dni. Pomidory, brak zasobów niezbędnych do wzrostu. Worki nawozu muszę tutaj uzupełnić. Królikarnia. I pszenica. Niestety pszenica, jak i ziemniaki mi się raczej popsuły. A widzicie? Dostałem 6480. Od razu spłata raty kredytu 3850. I zostaje mi tam, powiedzmy, reszta z tego dochodu, z tej energii odnawialnej, więc pomalutku tą kasę sobie zarobię, odrobię to. No i tutaj właśnie jestem z wytłaczankami jajek, dlatego że tu mamy taką misję z jajkami. Gościu potrzebuje 20 opakowań jajek, mamy na to 3 godziny, płaci nam 5000. Okej. Bierzemy kłeściora i mamy dostarczyć tutaj jaja. Także co, myk. 20 wytłaczanek, no problemo. Dodatkowe 5 kafli dla mnie. Pamiętaj, że po upływie 2 dni piskrę wyrośnie na znoszącą jaja kurę. Jaka może skorować specjalnie przeznaczonym do tego budynkach, magazynach jaj? Znajdziesz się na każdej mapie. Dobra. A gdzie te jajka mogę sobie sprzedawać? Byśmy sobie jeszcze sprawdzili, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zarobek na jajkach. Skup ziarna. Tutaj może. Papryka, kapusta, śliwki, gruszki, jaja. Tak, tutaj. Mam 40 wytłaczanek. Za 20 tutaj u gości dostałem 5000, ale rozumiem, że to jest misja. Na misji zarobiłem więcej. Nic dziwnego, więc zobaczymy. Oj. Ile dostanę za to w tym. No nie gadaj, że utknąłem. Dobra, moi drodzy, jestem. Mały wypadek tam był, kurczę, przy akcji. Jestem z powrotem na farmie i teraz sobie sprawdzimy jeszcze tak na szybko właśnie, jak wygląda sprawa ze sprzedażą królików. Mamy na to 7 dni, żeby je sprzedać, już jak dorosną. No i 25 królików, to jest dla nas 1000. A ile nas kosztuje zwykłe? 20 dolarów, tak? Czyli 25. 20 dolarów razy 25, tak? I na tych króliczkach mamy, powiedzmy, tego tysiaka. No nie jest to zbyt dochodowy biznes, jeżeli chodzi o zająca. A co do tamtych wytłaczanych, miałem 40 wytłaczanych, niestety zniknęły mi, bo przełożyłem samochód do garażu w USA i później ten samochód cofnąłem sobie tutaj do wiaty numer 1. No dobra, nieważne. Sprawdzimy sobie jeszcze na szybko sprzedaż tych jajek właśnie. 32 wytłaczanki. Za 20 dostaliśmy 5000, ale to była misja. A zobaczymy, jak wygląda, jeżeli chodzi o sprzedaż samemu. Ciach. Powinna być informacja, że zarobiliśmy 613 dolarów, naprawdę. Naprawdę. Ni cholery, nieopłacalny raczej biznes, moim zdaniem. To już szczerze wam powiem, lepiej wychodzi działalność, jeżeli chodzi o szklarnię, jak mam być szczery. Bo sprzedałem troszkę pomidorów i zarobiłem 4000. 4000 z kawałkiem, no. Więc no, raczej mi się to wydaje bardziej wydajniejsze, jeżeli chodzi o zarobek. No już najbardziej wydajne jest oczywiście elektrownie wiatrowe i panele słoneczne. Gotowe. Nawodnienie jest, nawożenie jest. Rośnie. Nic więcej tu nie musimy robić. Tu niestety, jak widzicie, no pole mi uschło. Bo nie zrobiłem prac na czas. Nie wiem, coś z ziemniakami. Ziemniaki mi się też popsuły? Szpilkary, zwierzęta gotowe do sprzedaży, produkty gotowe do odbioru. Szklarnia 8 godzin. Ziemniaki. W sensie ziemniaki są jakby gotowe chyba do zbioru, tak? Ale ciekawe właśnie, czy one się psują? Dobra, idziemy sprzedać króliki. Sprzedaj 25 królików. No a stare oczywiście prawdopodobnie będą praktycznie niewartościowe. Nic. Ceny sprzedaży świń i krów przez tablet są niższe o 20%. Ciekawe, czy na przykład kury mogę gdzieś pojechać sprzedać. Możemy sobie drugą królikarnię. Jakby nie patrząc, na 2 królikarnie mamy praktycznie co jeden dzień te 2000, nie? to można by było 3 kurniki jeszcze sobie postawić. Można je jeszcze oczywiście powiększać. Można by było je rozbudować za 10 000. Jest tutaj coś takiego jak rozbudowa. Dobra, ładujemy jajka. Dobra, może niech tu stoi na razie. To autko. Będzie można sobie tutaj tak z doskoku to ogarnąć. Dajcie mi chwilę tutaj pomyśleć. Luknijmy sobie na z pojazdami. Interesuje mnie, no tak, zasoby zostały zmarnowane. 220 funtów, szklany numer 1. Wiecie co, to jeszcze tak zrobimy. Ciągnik. Podjadę tam pod szklary, żeby zbierać te pomidory na pakę i będziemy je chować do magazynu. No bo szkoda. Tutaj właśnie się sprzedaje pomidory, jajka i tak dalej. Kurde. Ale fajnie, fajnie, że wykombinowaliśmy tutaj z tymi elektrowniami, z tymi panelami słonecznymi i z tymi wiatrakami. No bo na tym jest kasa, tak? No i oczywiście na szklarni też będę sobie zarabiał. Więc można powiedzieć, że teraz możemy sobie zarobić pieniążki i pomyśleć nad lepszymi maszynami. Tylko właśnie chciałem sprawdzić, czy możemy coś fajnego, lepszego kupić. Mam tu na przykład lepszy pług, większy, który by się przydał, nie powiem. Wtedy można by było porobić właśnie te misje poboczne sobie. Ile mamy? 5 minut, 6 minut prawie. Pewnie zobaczycie jeszcze tam mniej więcej, bez mojego głosu, takie będą prawdopodobnie momenty wrzucone, gdzie właśnie będę jakąś tam pracę wykonywał poboczną i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to możemy tak właśnie pokombinować. No i właśnie mogę teraz sobie przeskakiwać tu i zbierać, żeby mi się tutaj nie psuło nic. Aha, czyli kurki mi zdechły. Pisklęta rosną na kury, kury będą znosiły nam jajka, później one stają się starymi kurami, no i później umierają i trzeba na nowo nowe kurki ogarnąć. Wiecie co? Nie będę inwestował w to. Nie będę w to inwestował, no bo sprawdziliśmy, tak? Króliki, jak i kury, jajka, no, nie za wiele nam to daje. Ale czemu nie mogę zebrać pomidorków? Załaduj. Więc tego nie będę robił, ale już żeby nie było tutaj problemu, te jajeczka jeszcze szybko zawieziemy. Chociaż jakby tak na skalę hurtową, jakby z tych jajek, jakby postawić maksymalne 3 kurniki, na przykład i 3 królikarnie. Może by ten zarobek jakiś był, nie mówię, że nie. Jeszcze zastanowię się, skoro będziemy mieli teraz pieniążki, to będzie można zainwestować w coś, nie? No sami widzicie, no, co to zarobiłem, $500 na jajkach. Sam kurnik, zanim mi się zwróci te 10 000 za kurnik, no to trochę minie. Proszę mówię, 10 000 chyba jest za kurnik, nie? Rozbudowa 10 000, a budowa 5. Jego podstawowego, nie, budowa 5, ale no powiedzmy, zainwestujcie 15 000 w kurnik i zanim to się nam na jajkach zwróci, jeszcze trzeba o te kury tam pilnować kur, tak? To sami możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy się opłaca. Dobra, tutaj rośnie nawodnienie. Jest problem z nawodnieniem, widzę. Nawożenie jest w miarę ok, woda brak, no właśnie. Ojojojoj, nie chciałem przyczepy rozwalać. No widzicie, fajnie, bo kredyt mi się spłaca. Dodatkowo zawsze mi te 3000 ponad chyba tam zostaje w kieszeni. Więc nawet spoko. I musimy jeszcze nawóz załatwić. A to muszę, a właśnie ja muszę. Jak widzicie, to tak jest. Kupa roboty na tej farmie. Szybciutko po nawóz pojedziemy samochodzikiem, będzie szybciej. Oj. Szybkie to autko jest, skubane. Worki, 7, 9 worków, załaduj. No, to jest... Szklarnie są naprawdę OP. A jeszcze można je, te szklarnie rozbudować, to też jest kolejny plus szklarni. Szklarnie też są dosyć dobrym sposobem na zarobek, tylko oczywiście trzeba pilnować tego. Szybko do ciągnika. Depniemy szybko przyczepę i będziemy te tam pomidorki, które będą się nam ogarniały, zbierać. Już widzę, są do zebrania, żeby mi się nie popsuły. No, czy zdążę? Zdążę załadować, ładuj. Bo na przyczepie one się jakby nie psują prawdopodobnie. Dobrze, moi drodzy, witajcie po krótkim cięciu, lecimy dalej. Jak widzicie, już mam sporo gotówki z powrotem na koncie, a i mam dobre wieści. Spłaciliśmy kredyt. Tak, dobrze, nie przesłyszeliście się. Jak widzicie, mam spłacony tamten kredyt, który był właśnie na te elektrownie i na te wiatraki. Elektrownie, na panele słoneczne i na wiatraki. Tam to zostało spłacone. Tu mamy jeszcze tą naszą pożyczkę główną, jakby kampanijną. Ale o dziwo, co powiedzmy co jeden dzień, czy co jakiś czas, o dziwo nie spłaca nam się ta pożyczka w ogóle. Możemy ją sami sobie tutaj klikać i spłacać lub spłacić całość, jak będziemy mieli dostatecznie dużo kasy. Ale na razie tym się nie martwię, nie ma potrzeby, to na razie tego nie będę opłacał. Kolejna sprawa. Tak, troszkę tutaj pomidorami się zajęłem, dlatego że mamy taką misję, to mówię przy okazji sobie ją pewnie zrobimy. Zabrałem troszkę pomidorów na przyczepę, mówię i zobaczymy sobie tą misję tutaj u gościa. Mamy misję dostarcz pomidory za przydrożnym barem i 5000 nagrody bierzemy. O, widzicie, dochód z energii odnawialnej 8440 dolarów, więc praktycznie co jeden dzień dostaję tyle kasiury, więc pomału będzie można zbierać na jakieś nowe maszyny ewentualnie. Czy na coś tam innego, żeby sobie sprawić, nie wiem, może jakieś sady, może jakieś inne nowe plantacje. Zobaczymy, jak to będzie z czasem. Wysypmy mu tu pomidory. Widzę, gościu zbytnio dużo nie chciał tych pomidorów ode mnie, okej. Ale mamy misję zrobioną. Mamy drugą część misji, to wiecie co, może od razu sobie tak tutaj wykręcę z tymi pomidorami, bo może będzie chciał więcej pomidorów od nas, czyżby? Paprykę. Dostarczyłeś naprawdę świetne pomidory, co powiesz na kolejne zlecenie? Tym razem przyda nam się świeża papryka. Kucharz ma świetny pomysł na nowe danie, w którym głównym składnikiem jest to właśnie warzywo. Co ty na to? 1102 funty papryki. A póki co to tyle. Także dziękuję wam za uwagę w tym odcineczku. Widzimy się w kolejnym. No i też pewnie ruszymy dalej z tą misją naszą, tutaj powiedzmy główną. Trzymajcie się i cześć.